Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatki, zapraszam was bardzo serdecznie na Fear Us 2, czyli drugą część gry Fear Us, która wam się bardzo spodobała, za co dziękuję bardzo serdecznie. Również tutaj możecie stawić bardzo dużo łapek w górę i oczywiście subskrypcję na kanale, jeśli oczywiście chcecie więcej takich filmów. Moi drodzy, zasada jest ta sama, mamy rybę, ale wszystko jest troszeczkę odnowione, więc przejdźmy sobie dalej. Również daliście mi znać, że w sekcji, jeśli chodzi oczywiście o kwestie cheatów, to tutaj działa to w ten sposób, że po prostu jesteśmy w stanie zrobić szybciej upgrade'y i tyle, i w sensie to są jedyne cheaty i tyle. Także mamy pierwszy poziom, to jak widzicie już jest troszeczkę inaczej, ponieważ mamy zabić jedną osobę. Nie mamy ilości krwi, tylko mamy zabić jedną osobę. Więc lecimy z tym wszystkim, jesteśmy małą rybką. Jak tutaj widzicie, mamy już więcej rzeczy, większą dostępność. Tu jest linia chyba mapy, z tego co widzę. Proszę bardzo, tam możemy jakieś rybki zjadać. Proszę bardzo. I mamy załatwić jedną osobę. I oni, problem jest z nimi taki, że oni uciekają na ląd. O, tu są skróty, dobra. Okej, mam 20 sekund. Czy kogoś tu jeszcze jestem w stanie spotkać? Czasami nurkowie wiem, że byli w jakichś częściach. Może tu kogoś znajdę? Halo? Jest tu ktoś? Nie ma nikogo? To już jest tyle? To były dwie osoby tylko? To tyle? Były dwie osoby? Nie jestem w stanie nikogo więcej znaleźć? Dobra, no skoro tak jest, no to próbujemy. Nie zawsze za pierwszym razem przechodzi się pierwszy poziom. Nie wiem też, czy oni się tu będą randomowo respić, czy nie. Sprawdźmy, czy jest ktoś niżej. Mogę też zjadać te ryby. Nie wiem, czy to mi cokolwiek daje. Bardzo mało krwi mi daje, ale coś tam mi daje. Tu nie ma nic, zdecydowanie. Tu na pewno są ci. Od razu. Żeby nie mógł zrobić zbyt wiele. Dobra, jest! Zrobione zadanie, trochę krwi z tego wszystkiego. Jeszcze tu gdzieś rybki pływały. Tu są. Chodź na tu tchórze, no nie! Schowały się w ścianie! Tu są inne ryby, dobra. Jest, mamy 1,8 litra. Co prawda człowiek ma trochę więcej, ale niech będzie. Upgrade'y. Teraz tak, mamy też ogon, czyli mamy troszeczkę inne opcje do upgrade'u. Od 3 litrów, tak jak w pierwszej części. Czyli i tak nie mamy co marzyć na chwilę obecną, żeby cokolwiek ulepszyć, tylko musimy po prostu działać. Poziom drugi, zatop dwie łodzie. Jak widzicie, to zadanie już nie musi być specjalnie trudne. Proszę bardzo. Możemy też dziabać te osoby cały czas. O, proszę bardzo, nice, proszę bardzo. No nie, już się schował. Dobra, idziemy zatopić drugą łódź gdzieś. Jest, a... maszynka z tyłu pocięła mi moją rybę. Nie udało się. Dobra, lecimy z powrotem na górę. Ci tu mają zwykłą, starą taką łódkę. To nie jest jakiś większy problem. Proszę bardzo. Obu. O, dwóch naraz złapałem, dorwałem. Najsik. Dobra, mamy 4,7 litra. To już będziemy w stanie coś ulepszyć. Dobra, udało się. Dziabiemy ich. Tego też, proszę bardzo. O, ciebie też chętnie. Jakbyś tu nie odpadł, to... O, tak, nice. No, tam się troszeczkę zablokowało, niestety. Czy tu jeszcze ktoś będzie? Nie, tu nikogo już nie ma. Ryby! Ryby, ciach, ciach, ryby... Chodźcie tu, tchórze! Nie udało się. Dobrze, jest bardzo dobrze, udało się. Ile mamy litrów? 7,3! To już są pierwsze upgrade'y, moi drodzy. Ulepszamy oczywiście nasze ząbki, bo musimy szybciej załatwiać ludzi. Zrobiły się troszeczkę ostrzejsze, żeby uderzać łódki mocniej, żeby szybciej pływać, szybsze doproszenie. Na razie, żeby łódki, myślę, że łódki bardziej, jak mamy tak niewiele. O! Proszę bardzo, jaki rocket dostaliśmy! Perfekcyjnie! Lecimy dalej, trzecie zadanie, trzecia misja tak naprawdę. Zabij 3 osoby, dobrze. A, chowaj się i atakuj ludzi, niech będzie. Nie ma tutaj nikogo. Wiem, że właśnie byli jacyś nurkowie zawsze też. Dobra, zjadamy te ryby, żeby wykorzystać. O kurde, i co, nie ma nikogo? Tu ktoś będzie? I skąd mam te osoby niby wziąć? Tu nie ma nikogo. Halo, ktoś się... Ktoś się pojawi? Nie ma tu nikogo. Gro? Halo? Nikogo nawet nie spotkałem. Jak miałem kogoś załatwić? Chwila, ja może źle zadanie przy tym. Nie no, zabij 3 osoby. Chodzę tu. A, tu jest jakiś wyciszkowiec. Nie byłem w stanie chyba złapać 3. To jest chyba jedna osoba.
Nie jestem aż tak mocny. Wiadomo, musimy ulepszyć sobie rybę, żebyśmy byli w stanie robić cokolwiek innego. Tu nic się nie dzieje. Proszę bardzo. Tutaj też nikogo nie ma. 12 sekund. Czy oni przepłynęli z drugiej strony w ogóle? A płyną tu! O! Dawaj, jeszcze zdążę cię załatwić. Nice! Jeszcze go obgryzłem. Czyli dwie osoby załatwiliśmy. Czyli oni płyną zawsze do końca danej mapy. Myślałem, że oni płyną do pewnego tylko momentu i nie są w stanie nic zrobić więcej. Ale dobra, już wiem. Już jestem świadom. Oni wiadomo, w każdej części coś tam potem poprawiali, więc wygląda to trochę inaczej. Dobra, jesteście tu. Raz, dwa, trzy i byk. Nie ma was. Trzech naraz chyba tu nawet dorwę. Perfekcyjnie. Wbijamy tu. O! O, chciałeś uciec. O nie, 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 nie pozwolę ci. Nie pozwolę ci! Chodź tu, tchórzu. Dobra! Ha, ha. Co, nieskończone, że dobij 30... Halo! A pan krokodyl to skąd się wziął? Wytłumaczy mi ktoś ten fenomen? Czy ja będę miał znowu trzecią misję? No tak. Nie, czwarta jest nagle. Dobra, niech będzie. Przeszedłem. Jakimś cudem przeszedłem. Niech będzie. Zjedz 10 ryb. Dobra. A najpierw może nurkiem się zajmę. Pan Nurek będzie sensowny. Pan Nurek, proszę tylko nie nurkować za bardzo, dziękuję. 10 ryb mam sobie znaleźć. Tu nikogo nie ma. Mapa jest cały czas ta sama, jak możecie zauważyć. Tu jest drugi nurek. Mówię, pamiętałem, że oni z czasem tu... O ty, gnomie najgorszy. Wcześniej był rekin, teraz jest ten. Ja tu was chcę wszystkich oskubać. Gdzie są ryby? Mam 10 zjeść. Jezus, nie zdążę już. Dawać tu ryby, no! Nie ma czasu, trzeba was zjadać. No nie, no się skupiłem na ludziach. Co prawda można byłoby fajnie na nich pofarmić oczywiście, no ale to już nie ta kwestia. Dobra, robimy to w takim razie szybko. Zjadamy tylko jednego. Ciach, ciach, ciach i idziemy na rybska. A jak zostanie czasu, to jeszcze jakiegoś zjemy. Dobra, tu są jakieś ryby. Ciach. Trzeba uważać na pana krokodyla, który tu pewnie... Właśnie, tylko czekał na mnie, tylko czekał. Lecimy na kolejne ryby. Ciach, kolejne dwie. Ciach, ciach, proszę bardzo, ciach. Ile tych ryb? Nie jestem... Dobra, już. To już mogę sobie zjadać. Ludzi! Perfekcyjnie! O, ho, ho, ho. Strasznie wam się spodobała gierka, a ja też lubię w takie gierki grać, więc... To jest idealne połączenie, moi drodzy. Idealne połączenie po prostu. Dobrze, ulepszamy sobie paszczę za 6 litrów. Ciach, jeszcze większe ząbki, bardzo ładnie. Ulepszymy sobie również, żeby łódki szybciej wywalać, ponieważ tak mamy po prostu. Bardzo ładnie. Pyk i go. Jakie jest kolejne zadanie? To jest misja piąta, czy poziom piąty. Wyrzuć 4 ludzi w powietrze. Aaa, czyli że mam na nich skoczyć po prostu? Tak ma to wyglądać? Nie jestem pewien, czy tak to miało wyglądać, ale... Zobaczymy. O! Dawać! Zła! Spadać wszyscy! Wyrzuciłem was trochę w powietrze. Nie wiem, czy zadanie już jest tu kończone, czy jeszcze nie, ale... Kilku z was tu jest, więc sobie obgry... O ty cwaniaku. Pan krokodyl, kurde, jakby sam sobie nie mógł złapać kogoś. Dobra. Ale hitów mamy. O, to jest ich dwóch! Bracia, kurde, bracia. Wariaty. A tu jeszcze są dwie osoby. Nie potrafiły pływać, więc tak zostały tu. 6 litrów tylko mam. Co jest z tylu osób? Jezus, tylko... Strasznie mało, kurczę. 7 litrów, dobra, robimy upgrade'y w takim razie. Scale. Pyk. Wszystko ulepszamy, wszystko ulepszamy, co się tylko da. Tail. Też ulepszamy. O, ogonek minimalnie urósł, minimalnie. Od takiej ilości krwi powinien rosnąć zdecydowanie bardziej, ale nie będę się kłócił. Dobra, mamy wywalić ludzie w powietrze. Ale jak mam wam, jak mam was wyrzucić w powietrze, to jest moje pytanie. Gdzie? Nie za bardzo rozumiem to zadanie, jak mam ich wyrzucić. Jeszcze pan krokodyl, prawie w niego wleciałem. I oni sobie popłynęli, do widzenia. Nie wiem, jak to mam zrobić z wami, szczerze mówiąc. Czy mam na was skakać, czy... Jak to ma wyglądać? Dziwnie to wygląda, szczerze mówiąc. Nieukończone zadanie. Śmiesznie, no ale przy okazji zbieram krew, więc nie narzekam na to. Więc jest naprawdę dobrze. Knock 4 people over in air. Gdzie jest ten statek, który tu leci?
Dobra, poczekamy na ten statek chwilę. W międzyczasie sobie podziabię ją. O! Ha! Oh yeah! O! Czy... Okej! Ej, jestem w szoku. Myślałem, że zostanę zgnieciony przez tego. Przez tą turbinkę. A tam nic. A tam nic, kurde. Ja w ogóle nawet ubrania zjadam i się liczy jako krew. Niech będzie, dobra, nie wnikam. O, kolejna osoba. Siema. Możesz kontynuować ilość komba. O, fa... Dobra, nie wiem jak to się stało, ale nie wiem też w ogóle czemu za każdym razem moja pirania leci na bok, ale niech będzie. Dobra, robimy zęby na poziom 9 litrów. Bardzo ładne ząbki. Co prawda nie upgrade'ują się aż tak mocno jak w pierwszej części, ale nie będę na to narzekał oczywiście. Dobra, jest Fides 2. Kill one scuba and sink. A, czyli musimy zabić jedną osobę... jednego pływaka podwodnego i musimy zatopić 3 łodzie. O Jezus, jakie duże te łodzie. Dobra. Mogę trochę was podziałać, czemu nie? Tu już łódek nie ma. O, o Jezus. A, i tu jest kolejna łódka. Dobra. Ile mam jeszcze czasu? 17 sekund. Dobra, to muszę jakiegoś skuba znaleźć. Tu chyba jakiś był, nie? Nie ma go. Ten też uciekł. Dobra, dawaj, Krystian, bo nie zdążysz. Tu jakiś, gdzieś, coś. Gdzie jest jakiś skuba? Nie ma! Był jeden? Naprawdę był tylko jeden? Strasznie mało też dostajemy w ogóle krwi. Dobra, musimy znaleźć tego skuba divera na samym starcie, musimy załatwić. Dobra, nie wiem w którym momencie on jest jako, że umarł, ale... Możemy chyba już... A, policzyć. Dobra, gdzie jest ten krokodyllo? Pym, pym. Dobra, zapraszam państwa. Teraz druga łódka. O, już wylecieliście? Tak szybko? I to jest... O nie. Dobra, jest, naprawiło się. Jest! Udało się, najsik. Oh yeah. Oh yeah. O, tu was jest kilku w ogóle. Fajnie, dziękuję serdecznie. Bardzo miło z waszej strony, muszę przyznać. Czy... Oczywiście, pan krokodyl się pojawił w takim momencie. Niech będzie, dobra, czy spine jest na 9 litrów? Okej, czyli nie mogę. Fins, proszę bardzo, ulepszmy na 3 litry. Takie minimalnie większe. Dobrze, nie potrzebujemy nic więcej, powinien być kolejny poziom odblokowany. Zabij 6 osób i 6 ryb. Ciekawe zadanie. Załatwmy 6 ryb na początku. Tu już mamy z 4. No dawać tu. Jeszcze jedna. Dobra, chyba już. O Jezus, krokodyl! 6 osób musimy załatwić. Dobra, jak już się nie rusza, to znaczy, że tego. Dobra, czy mamy więcej ludzi, których mogę tu wywalić? O Jezus, jak mało was tu. Dobra, ty już się nie ruszasz. Ona się tu jeszcze rusza. To mamy 2. Tu jest 3. Tu jest 4 zaraz. Dobra, mamy 4. Co? Już? Koniec czasu? Jezus, szybko to trwa. Muszę mieć mocno ulepszoną rybę, jeśli chcę tego. Jeśli chcę to zrobić. Dobra, zacznijmy od 6 ludzi. To będzie cięższe do zrobienia. Dobra, nie rusza się, nie skubimy go już. Tu jest bardzo ładnie. Potrzebuję waszej dwójki, żebym miał 3 osoby. Dobra, jest. O! Minimalnie. Rybska jakieś. No, dawać ryby, kurde, ile was tu. Dobra, to będzie 4. osoba. No co, jest, załapało ją czy nie? Nie jestem pewien. To jeśli nie, to jest 4. osoba. 4. osoba. Come on. Nie! No nie, jeszcze mnie krokodyl zjadł, come on! No nie wierzę w tego krokodyla, on jest najgorszy w tym wszystkim. Nie udało mi się też chyba zadania wykonać, jeśli chodzi o to. Tak jest, dalej 6 osób, dobra. Nie wiem, czy to przez to, że jestem małą taką tą rybą, czy o co chodzi. Wypłyniecie, dawać. O Jezus, i znowu pan krokodyl. Dobra, to będzie 2. Ty tu se zostań. Tego i tak nie mogę. Dobra, to 2. Tu będzie 3. 3 nie dam rady, bo ucieknie. Gdzie jest ten, co tu pływał? Dobra, no to w pupę to wszystko, kurde. Nie idzie. Weźmy tą osobę najpierw. Oczywiście pan krokodyl się tutaj wpierdziela jeszcze. Ryby. Nie mogę. Nie dam rady tak po prostu. Jezus, to jest ciężkie zadanie, naprawdę, to jest ciężkie zadanie. To się tak wydaje, że to jest takie proste, ale to nie jest takie banalne.
w tym czasie się zmieści, to tylko 45 sekund. Dobra, to tych sobie odpuszczam w ogóle. Pójdę sobie tu na tego. Dobra, tego też sobie odpuszczę. O! Dobra, tu będziemy mieli drugiego, bo on zanim popłynie do góry, to będzie dobrze. Nice, tutaj jest beleczka. Tu będzie trzecia chyba osoba, trzecia osoba. Czwarta osoba. Piąta osoba. Dobra, tu jest szósta osoba. O Jezus! No nie, no nie, no uciekł! O Jezus, o je... Nie, nawet nie wiem gdzie on... O! Come on! Gro, już było tak blisko. Tak blisko, było sześć osób, żeby wywalić. Dobra, jest jeden. Tutaj będzie dwa i trzy. Dobra, przynajmniej jeden z nich leży. Krokodyl, dobra, czyli mamy dwóch. Tu będzie trzy. Nie chowaj się. Jezus, jeszcze? Dobra. Trzy. Cztery. Tu będzie pięć. Dobra, pięć. Tu jakiekolwiek sześć z was, dobra. I ryby. Gdzie są ryby? Nie ma ryb! Come on, te ostatnie 3 sekundy czy 5 to tak po prostu lecą. Mam wrażenie, 22 litry mamy. Dobra, lecimy w upgrade'y. Bierzemy ilość rybek. Kupimy sobie 4 ryby do siebie. Żeby oczywiście nam pomagały, bo nie będziemy w stanie nic zrobić. Kupujemy sobie najlepsze zęby za 12. Proszę bardzo. To już jest chyba maksymalne. Tak, czyli tak samo jak w pierwszej części, 12 litrów maksymalnie. Lecimy z tym zadaniem. Dobra, już leżysz, proszę bardzo. Dawajcie, raz, dwa, trzy, pyk. Dobra, mamy... O, pan krokodyl, oczywiście pan krokodyl musiał nam coś zjeść. Dobra, mamy kolejną osobę. Kolejną osobę, gdzie są ryby? Tu jest kolejna osoba. Gdzie jakieś, tu jakieś rybska. Musimy chyba sześć zjeść. Dobra, obijemy was na szybko. No nie, come on, ryby ostatnie. Ryby jakieś, gdzie są ryby, no gdzie są ryby? Jezu, no teraz ludzi teraz tak załatwiam, po prostu moment. Ludzi załatwiamy w sekundę. Ale nie jesteśmy w stanie ryb znaleźć żadnych. Nie ma zwykłych ryb, come on. Dobra, tym razem się uda, to jest takie ultimate podejście. Uwaga. Są ryby na starcie, więc się ich wyzbywamy. Idziemy tego sobie załatwimy, bo on to będzie tak będzie bardzo szybko. O Jezus, prawie na niego wleciałem. Kurde. Dobra, damy radę. Mamy chyba dwóch, nie jestem pewien. Ciężko stwierdzić. Tu ktoś będzie, są ryby. Dobra, obgryziony, tu będzie kolejny. Obgryziony, uwaga, jest. Dobra, lecimy na górkę. Kolejne ryby. Powinno starczyć. Jest! Dobra, udało się. Mówiłem, że to będzie ostatnie podejście, którego będziemy potrzebować. Dobra, jeszcze tą osobę walimy. Nice. O! Żeby się tylko nie dać dziabnąć. Jest, zrobione. Nice. 12 litrów. To jeszcze możemy jakiś upgrade walnąć. Spine. Bardzo fajny upgrade. Siach! Proszę bardzo. Taki najpiękniejszy irokes, jaki się tylko da zrobić. Bardzo ładny. Taki... Ach. Zniszcz... Sidu? I zjedz 10 ryb. Czym jest Sidu? Nie jestem pewien, czym jest Sidu. Czy to jest łódka jakaś? Panie krokodyl, spadaj stąd. Naprawdę nie mam na ciebie ochoty. Dobra, sprawdźmy. Na razie robimy skan mapy. Sprawdzamy co, gdzie, po co, na co. Tam na razie był tylko jeden nurek. A czy to jest to? To tyle? Mam tych wszystkich ludzi się pozbyć? Tak mam to rozumieć? To o to chodziło? Chyba nie o to chodziło, mi się wydaje. Jego? Nie. O, nie, no tu nie ma więcej ludzi. W sensie nie ma więcej opcji zrobienia czegoś chyba. Chyba, że coś na dole jeszcze jest. Nie, no tu jest ostatni człowiek. W sensie zebrałem sobie trochę krwi, nie? Zebrałem sobie trochę krwi. Nie wiem, czym jest Sidu, więc też ciężko mi stwierdzić. Ale okej, okay. Kupmy sobie scales. Na 6 litrów, proszę bardzo. Teraz jest, wyglądam jak kozaki. Tail chyba możemy też kupić na 6 litrów. Tak jest. Proszę bardzo. Bardzo ładny. Back, go. Oh yeah. Proszę bardzo.
Dobra, sprawdzamy. O Jezu, jak ja jestem teraz potężny i wielki, jak to wygląda. No taka wielka, ta i tak jest w stanie pan krokodyl mnie zjeść. Już płynie z lewej strony, widziałem to. I ha! Co ty myślałeś? W sensie rozwaliłem was wszystkich? I to tyle? Czy ja mam jakoś gdzieś wyskoczyć, coś zrobić z wami? Nie jestem pewien. Czy tu coś jest? Nie, tu nie ma ani... O, jak mi zjadł wszystkie moje ryby! O, no nie wierzę w to. Nie, no tu się są rozwalone te. Ciekawe, ale to dalej nie to. Wszystkie moje ryby mi zjadł. A ja nie potrzebuję ich zjadać. Nie wiem, zobaczymy. Może ja muszę skakać tak naprawdę. I zjedz 10 ryb. Destroy the sea dew. Może chodzi po prostu o załatwienie jakichś... Zjedzmy te ryby. Oczywiście jak mam swoje ryby ze sobą, to jest zdecydowanie łatwiej. Ale no, to już inna kwestia. Dobra, przepłynął sobie. Nice, to ja płynę za nim i szukam ryb. Tu nie ma ryb. Tu są jakieś ryby. Bardzo ładnie, tam się już zablokowały. Ten już będzie uciekał. Aha, może ja mam to przewrócić, ale muszę najpierw zjeść ryby. A nie wiem, ile ryb zjadłem, szczerze mówiąc. Dobra, to jest jakaś ostatnia, którą mam. No zjedz ją. Nie możesz i... To tyle? To już? Dalej się nie udało? Dziwne. Muszę kupić sobie więcej rybek. Kupmy sobie 4 rybki. I powinniśmy być w stanie teraz szybciej ryby zjadać ogólnie. Może to jest takie zadanie, bo w sensie ja wywalałem już tą łódkę, ale nie... nie pozbywałem się tego. O, bo widzicie, teraz idzie to szybko na przykład, nie? Jeszcze poczekamy sobie na pana... tego, krokodyla. On gdzieś tu powinien zaraz płynąć. O, jest, dobra. Siup, dobra. I teraz to wywalmy. To już, czy jeszcze nie? Halo? Nie jestem w stanie tu nic chyba więcej zrobić. Co mam zniszczyć? To już jest rozwalone. Na przykład to. Nie wiem, co jeszcze gra wymaga ode mnie. Co gra mam jeszcze rozwalić? Bo tutaj tylko szczątki płyną. Tylko szczątki płyną. Nic tu więcej nie ma. Nie rozumiem tego zadania trochę. Dobra, chyba wiem, o co chodzi, moi drodzy. Chyba wiem, o co chodzi. The sea dew. Czyli... musimy chyba pokonać naszego największego wroga. Naszego największego możliwego wroga, który będzie zawsze uprzykrzał nam życie. Co jest? Nie ma go teraz? Halo, odwieczny wróg! O, jest. O, tak! Żegnam cię. No i do widzenia. Pływaj brzuchem do tego, po dnie. Zjadamy twoje ryby jeszcze, których tu... no, okej, tych nie zjem. Proszę bardzo, więcej ryb. Tu jeszcze były jakieś ryby zawsze. Halo? Więcej ryb? To o niego chodziło, czy nie? Halo, bo ja już nie jestem pewien w tym momencie, bo ryb nie zjedliśmy wszystkich chyba. To już? Dalej failed? Dobra, to wywalimy tak, zrobimy tak. Pójdziemy, wywalimy statek na start. Wszystkich wywalimy. Bardzo ładnie. Teraz poczekamy sobie na naszego El Crocodilo. Teraz się go pozbędziemy. Tylko żeby się oczywiście nie ryzykować. Dobra, nice. I teraz idziemy po ryby. Tych ryb... o Jezus, mało tych ryb. Tu jest więcej, zdecydowanie. Dobra, jeszcze. Jeszcze jedna. Jedna... dobra, nieważne. Może jakaś inna rybka się znajdzie. Tu jakieś, tu są jakieś rybki. Zjedz, no zjedz te ryby. Jest, dobra, udało się. Nie wiem, które to było, ale nieważne, udało nam się to zrobić. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Wszyscy se popłynęli, wszyscy uciekli, wszyscy przeżyli. Bo gra stwierdziła, że musi mieć inne zadanie. Najlepiej nie zabijaj ludzi. Jesteś krwiożerczą piranią, ale nie zabijaj ludzi. Tylko rób coś innego. Żebym pływał szybciej. Myślę, że na razie tail. 9 litrów, ciach. Nie wiem, czy jeszcze mi na coś starczy w sumie. Mam kolejne 9, czy to mi starczy na to? Tu 6! Dobra, niech będzie, czyli potrzebujemy jeszcze 9 i 12 ogólnie na wszystko. Dobrze, zobaczmy kolejne zadanie, na czym polega. Zabij 15... 15 osób, to kurde, będzie grubo.
to jest zabij. Nie tego, nie zdobądź ileś tam krwi, tylko zabij. Stricte zabij. Dobra. O Jezus, kolejna wycieczka płynie. Dawać tu do nas. Potrzebujemy was. Nie będzie tu 15 osób na pewno, ale mam jeszcze 27 sekund, więc jestem w stanie jeszcze coś zrobić. Jezus, gińcie, ileż można na was czekać. O Jezus, pan krokodylek. Ktoś tu jeszcze do mnie będzie przypływał? Może tu ktoś jeszcze jest? O, bardzo fajnie. Bardzo przyjemnie z waszej strony, że tu akurat przypłynęliście. Zaraz wiem, że pan krokodylek też do mnie... O, jest 15 osób, bardzo fajnie. Mogę cię dalej działać? Mogę cię dalej działać, ty gnomie najgorszy. Dobra, na razie jeszcze sobie tą jedną osobę zjem. Jeszcze może nawet jakiegoś... Tutaj... A, płetwaka se znajdę. Jeszcze się naleczało po czasie, bardzo ładnie. Dobra, mamy ile? 19 litrów. To możemy zrobić upgrade tail na maksymalny poziom. Oho! Teraz mamy taki krowi ogon, bardzo ładnie. I lecimy. Czyli potrzebujemy teraz 9 litrów. Kill the alligator. Ok, czyli mamy pokonać aligatora. Dobrze. W takim razie muszę tylko na niego poczekać. Nie wiem, z której strony to do nas przypłynie agent. Ale no. Halo? Z jednej, z drugiej? O, jest. Jest cwaniak. Czyli co, wcześniej to nie mieliśmy go załatwiać? Tak mam to rozumieć? Do widzenia. To już te... O! Dobra, proszę bardzo. No i teraz mogę troszkę sobie jeszcze złapać krwi nawet do upgrade'u. Bardzo fajnie, dziękuję bardzo gro, że jest taka szansa. Moje piranie te małe tam w ogóle skaczą, panie zostają w samych bikini. Nie są w stanie nic za bardzo zrobić, ja sobie mogę tu przepłynąć jeszcze. Aligatora, skoro go, jakby się go pozbyłem, to mam rozumieć, że już go tak nie będzie finalnie w ogóle. Dobra. O tak. Bardzo ładnie. Perfekcyjnie i super. Nice. Jestem na szczycie łańcucha pokarmowego. To gratulacje dla mnie, nawet nie musiałem robić wszystkich upgrade'ów tak naprawdę, więc tak to wszystko wygląda, moi drodzy. Udało nam się jeszcze zebrać trochę litrów, bo mamy 19 litrów. Czy będziemy w stanie zupgrade'ować na fulla? No nie, bo jeszcze nam braknie 2 litrów, jeśli chodzi o to. Ale możemy w sumie to dokończyć, czemu nie? Możemy po prostu polecieć i jeszcze, możemy jeszcze te 2 litry zdobyć oczywiście. Nie musimy tu robić żadnego większego zadania, możemy sobie po prostu tu powybijać ludzi. Możemy też oczywiście pana krokodyla załatwić, który jakby tu nas, do nas przyszedł. Nie wiem co prawda, czy przyjdzie. Halo, lewa? Nie wiem, czy lewa, czy prawa, czy on w ogóle z którejś ma zamiar przypłynąć. Halo? Zgubił się? Czy mam rozumieć, że jak go zabiłem, to zabiłem go już tak na amen? Dobra, jakby nie będę tu narzekał, nie? Myślałem, że jeszcze do mnie przypłynie, jeszcze tam się pokazać, czy cokolwiek takiego. Ćwiczył tutaj równowagę na belce, a teraz musi ćwiczyć równowagę w wodzie. O, obżeramy je tak szybko, że nie jestem w stanie nic zrobić, szczerze mówiąc. Pup! Dzień dobry. Jeszcze chciałem obsłużyć pana. W 2 sekundy, albo w sekundę to zrobiliśmy. Nice. Bardzo ładnie. I upgrade'ik ostatniego oczywiście. Pyk. Ciach. Także tak wygląda nasza perfekcyjna ryba, jeśli chodzi o to. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli oczywiście podobał wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. A zagramy również w kolejne części. Zapraszam na inne odcinki na tym kanale, jeśli oczywiście ich nie widzicie, ponieważ teraz pojawiają się 2 dziennie. I zapraszam oczywiście na Enebę, gdzie z moim linkiem możecie wejść, kupić sobie tanio grę i po prostu sobie grać bardzo, ale to bardzo przyjemnie w fajne gierki. Dziękuję serdecznie. Jak mówiłem, Eneba, link w opisie. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!